Moim Państwa gościem Jacek Klimek, prezes FKS Stal Mielec S.A. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zna Pan powiedzenie o niewchodzeniu dwa razy do tej samej rzeki? Znam, ale menadżerką zajmuję się zawodowo, więc w zabobony nie wierzę. Wierzę w cyfry i wierzę w realia. Ale tak powiem szczerze, że kiedy Pan się żegnał 31 października z pracownikami poprzedniej firmy, to mówiłem Kubie Zegarlińskiemu, który wtedy u nas pracował, a teraz jest Pana rzecznikiem prasowym, żeby sprawdził, czy Pan Jacek Klimek czasami nie zostanie prezesem Stali Mielec. Minęło 1,5 miesiąca i sprawdziło się. Trochę się Pan wahał. Trochę się wahałem, aczkolwiek w momencie, kiedy zakończyłem przygodę ze swoją korporacją, to założyłem sobie, że dłuższy czas sobie odpocznę, ale zdarzyła się taka sytuacja, że dostałem propozycję od Rady Nadzorczej, od sponsorów i szybko żeśmy się dogadali, sfinalizowali i mamy tam określone swoje cele i jestem tutaj, ale myślę, że to nazwisko moje gdzieś tam pewnie w kuluarach kręciło się dość długo, ale ja nie byłem gotowy, oni też nie byli gotowi, więc tak to, taka historia tego. Czy ten klub ma coś wspólnego jeszcze oprócz herbu i barw z tym, który Pan opuszczał w 2008 roku? Oczywiście, mamy tutaj trzech wychowanków, z jednym wychowankiem z Domanem zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski Juniorów, z Getim zdobywaliśmy wicemistrzostwo juniorów, więc tak, absolutnie duch tej drużyny mistrzowskiej juniorów tutaj cały czas funkcjonuje. Wiele osób tutaj przy klubie pracuje, którzy wtedy ze mną byli, więc bardzo, bardzo dużo się zmieniło, ale jest to jakaś tam kontynuacja. Słyszałem, że Pan wprowadza do klubu strukturę taką korporacyjną. Coś więcej Pan opowie o tym? No, chcielibyśmy unormować tutaj pewne rzeczy, bo administrację, organizację całego klubu, tak żebyśmy wiedzieli wszyscy, co mamy robić, za co odpowiadamy, jak się rozliczamy z tych obowiązków. Tak, to tu administracja wymaga lekkiej przebudowy i zarządzanie klubem też. Chcemy, żeby nabrało takiego sznitu korporacyjnego, ale nie popadałbym w jakiś bardzo, bardzo w taki duży obszar. Chcemy to poprawić, ale że staniemy się nagle wielką korporacją i będziemy mieć takie metody, to nie, to za wcześnie. To nie możemy o tym mówić. Okej, jest trzech nowych piłkarzy, jest nowy rzecznik prasowy. Co się jeszcze zmieniło albo zmieni w najbliższym czasie? Myślę, że zmieni się jeszcze, no mamy nowego kierownika drużyny, to jest taka szybka zmiana przed wyjazdem do Turcji i w zasadzie na tą chwilę tyle, ale mówię, w takich organizacjach zmiana to jest permanentny czynnik, który nam towarzyszy, więc no, ktoś, kto się boi zmian, niestety nie może funkcjonować w sporcie. No. Zmiana musi być na zawsze. Będziecie jeszcze szturmować piłkarski rynek transferowy, bo jeszcze by się przydało jakieś wzmocnienie do ekipy Leszka Jużyńskiego, jak widzę, co się dzieje w innych klubach, które też będą z Wami walczyć. Nie, oczywiście, że mamy tam swoje marzenia. Chcielibyśmy jeszcze jednego zawodnika dobrego do środka pola, do pomocy, ale no, czy nam się uda sfinalizować, bo my mówimy o dużym nazwisku, w sensie na nasze oczywiście możliwości o dużym nazwisku, ale możemy finansowo nie podołać. Jesteśmy z jednym z piłkarzy w kontakcie, ale mówię, bardzo trudne są rozmowy, bo też kwota jest, że tak powiem, znacząca. Coś można zdradzić, kto to jest? No jest to reprezentant kraju, ale no niestety na tą chwilę nie mogę powiedzieć, bo rynek jest czujny i lepiej mieć to gdzieś tam u siebie w głowie. Jak ludzie przychodzą, to inni muszą odejść. Tomczyk pewnie pójdzie do Widzewa. Co z Susem i Wróblem? No jesteśmy w kontakcie z menadżerami. Ta trójka jest absolutnie przygotowana do tego, że nowy trener ich nie widzi w składzie, więc szukają nowych klubów. Tomczyk 2 dni ma, z tego co wiemy, ma testy w Widzewie i jak dobrze pójdzie, to zawodnikowi, jeśli dobrze pójdzie, to będzie grał w Widzewie. No, Wróbel ma z 3 klubów zainteresowanie, ale konkretów na razie nie ma. No i Sus też prawdopodobnie ma klub na Słowacji, ale też szczegółów nie znam, więc jakbyśmy mieli podsumować, to na dzisiaj cała trójka są naszymi zawodnikami. Okej. Jest ktoś w Mielcu, kto nie wierzy w utrzymanie Stali?
Myślę, że nie. Myślę, że całe miasto żyje. Wszystkie zakłady tutaj, które nas wspierają, są przekonane, że się utrzymamy, ale trzeba pamiętać, że to jest sport. My zrobimy wszystko, żeby zostać. Mamy bardzo dobrego trenera, mamy, uważam, bardzo dobry zespół, którego stać moim zdaniem na 12 miejsce, ale mówię, tu już nie tacy byli. Myśmy mieli po awansie z czwartej ligi do trzeciej, mieliśmy szturmować kolejne ligi, a się to wszystko, niestety cały projekt się wywrócił, więc musimy każdy mecz grać z pokorą, ale chcemy bardzo, bardzo chcemy. Nie ukrywam, że całe miasto żyje tym utrzymaniem, ale ja mówię, miasto żyje utrzymaniem w Ekstraklasie, a ja uważam, że tych chłopaków stać na coś więcej. Skoro wygrywamy na Łazienkowskiej, remisujemy z Lechem Poznań, to musimy sobie pozwolić marzyć. To proszę powiedzieć, bo z tego są... Wszedł pan na temat miasta, ja tak trochę bardziej o miasto spytam jako o samorząd. Czemu miasto jeszcze nie jest w spółce akcyjnej? Czemu w ogóle spółka to na razie tylko stowarzyszenie? No to jakby ja za wcześnie, żebym powiedział coś w tej kwestii. Ja absolutnie potwierdzam, że miasto jest naszym bardzo ważnym sponsorem i my dużych sponsorów i tych małych bardzo, bardzo szanujemy, ale na to pytanie na tą chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jestem w kontakcie z prezydentem, pewnie gdzieś tam w najbliższym czasie być może ten temat wróci, ale na tą chwilę nie mam wiedzy, więc niepotrzebnie, żebym się wypowiadał. Podobno niedługo czeka Was kolejna tura rozmów o tym, jak się rozliczać na przykład za obiekty, bo do tej pory było to tak średnio unormowane. Tak, mamy umowę do końca sezonu, obowiązuje ta umowa stara. Jesteśmy już po dwóch rozmowach odnośnie nowej umowy. Oczywiście, jak to w biznesie, wszystkie podmioty i organizacje muszą zarabiać, więc tak z takiego założenia wychodzi moc. I my też chcemy jak najlepszą mieć umowę, bo wiadomo, każda umowa, która generuje koszty, powoduje, że nie mamy środków na zespół, więc no, musimy tu znaleźć jakieś porozumienie. Jesteśmy po rozmowach i myślę, że na tyle rozmowy były owocne, że prawdopodobnie dogadamy się i wszyscy będą szczęśliwi. No, nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Powstanie w klubie w końcu dział scoutingu? Bo wiem, że to na razie to średnio wygląda. Tak, mamy taki zamiar. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy tylko tam jakoś takie wewnętrzne ustalenia, kto, kogo i gdzie obserwuje, a większość osób, które to robią, to są ludzie z Akademii, ale myślę, że w ciągu pół roku usystematyzujemy scouting. To ja jeszcze tak poczytałem trochę, zanim zaczęliśmy rozmawiać i znalazłem takie opinie Mielczan, że klub za bardzo ufa jednej, dwóch agencji menedżerskich. Czy zejdzie pan z takiego zaufania do jednej, dwóch agencji menedżerskich, czy tak, jednak lepiej komu ufać? Mogę potwierdzić, że tak. Będziemy się starać korzystać z innych rozwiązań niż tylko z wytyczonymi partnerami. Też mi nie do końca jest to po drodze, też gdzieś mi się to nie podoba, ale no stan, który mamy na tą chwilę, musimy akceptować. Tak, na tym polu chcemy mocno zmienić, bo wyobrażam sobie zupełnie inną współpracę. To jeszcze proszę tak na koniec, nie wszyscy pana znają, w Mielcu pewnie znają, ale kibice pewnie nie wszyscy znają to, że był pan sędzią piłkarskim, że pracował pan w firmach. Coś więcej o sobie? No może tylko o sobie to może nie, natomiast bo pewnie nie jest to ciekawe, ale jeśli chodzi o rzeczy sportowe, no to ja tutaj grałem 8 lat w tym klubie, od trampkarza do juniora starszego. Mówię, zawsze to w każdych mediach podkreślam, że przebierałem się za piłkarza, bo piłkarze to grają w lidze. Później miałem przygodę jako sędzia piłkarski, mam ponad 250 meczów przesędziowanych na różnych polach rozgrywkowych. W Ekstraklasie byłem jeden sezon, też bardzo mile wspominam. Później byłem prezesem w czwartej lidze przez 3 lata Stali Mielec. W trzecim roku awansowaliśmy do trzeciej ligi, a w międzyczasie zdobyliśmy 3 medale mistrzostw Polski, w tym jeden bezcenny złoty medal juniorów młodszych. Ja zawsze żartuję, że my nie jesteśmy dwukrotnym mistrzem Polski, tylko trzykrotnym mistrzem Polski. Miałem też półroczną, pięciomiesięczną przygodę jako prezes siatkówki, bo ówczesne władze mnie poprosiły, żebyśmy za wszelką cenę utrzymali tą siatkówkę kobiet w Mielcu na najwyższym poziomie. I rzeczywiście się udało, były też jakieś tam perspektywy, ale nie, uznałem, że nie ma zielonego światła, więc
więc zrezygnowałem. No więc po raz kolejny jestem tutaj. A tak na co dzień to mieszkam w Mielcu. Tutaj jest moja cała rodzina. Dzieci oczywiście już są troszeczkę poza Mielcem, są dorosłe, także moje odejście z koncernu też spowodowało to, że żona w pewnym momencie została tutaj w Mielcu sama, więc no, takie życie Warszawa-Mielec już nam się trochę znudziło. Dopóki były dzieci, to nie było problemu. Natomiast dzieci się powyjeżdżały i bardzo chciałem wrócić tu do Mielca. Nie ukrywam, że w Mielcu miałem bardzo atrakcyjną jedną propozycję, gdzie już byłem po rozmowach dość mocno zaawansowanych, ale ta propozycja ze Stali Mielec uważam, że jest bardzo ciekawa i ma nieprawdopodobne ilości adrenaliny w sobie, więc spróbujemy powalczyć. To jeszcze spytam na koniec, bo podobno karierę sędziowską zakończył pan przez jedno zdjęcie w gazecie. No tak, znaczy zdjęcie, może inaczej. Tak, to coś w tym jest. Ja byłem na wysokim stanowisku w swojej korporacji, miałem propozycję awansu jeszcze wyżej i mój ówczesny prezes firmy, po pierwsze w sobotę obejrzał sobie mecz, już nie pamiętam gdzie to był, to był mecz na Zagłębiu Lubin. Zagłębie Lubin grało bodajże z Polonią Warszawa, oglądał sobie, potem w gazecie wyborczej sobie obejrzał zdjęcie, no i wezwał mnie na dywan i mówi, że świetnie sędziujesz, świetną robisz karierę, bardzo mi się to podoba, no ale masz 48 godzin na podjęcie decyzji, albo korporacja i awans, albo zostajesz w futbolu. No, w tych czasach niestety w futbolu jeszcze tak dobrze sędziom nie płacili jak dzisiaj, więc wybrałem tą drogę zawodową. To oby ta droga była, jak to się mówi, usłana różami i samymi sukcesami. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie prezesie. Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dziękuję.